Witam serdecznie w Plociuchu, naszej wieczornej serii, której głównym celem jest dostarczenie Wam rozrywki ze słuchania. Jeżeli masz ochotę na materiały bardziej na poważnie, takie mięsiste i dogłębne, zachęcam do obejrzenia naszej komentatorskiej serii Komentator oraz serii Analogowy Vlog, w której poruszam tematy takie bardziej społeczne, prawne, ekonomiczne. Dzisiaj będzie o gali KSW. 35. miałem okazję tam być, dzięki uprzejmości organizatorów miałem okazję zobaczyć całe to wydarzenie zarówno z trybun, jak i od kuchni. Dostałem bowiem wejściówkę tak zwane All Access, czyli miałem dostęp wszędzie, nawet do szatni zawodników, chociaż do szatni zawodników nie zaglądałem, szanując to, że przed walką to oni są spięci i lepiej z nimi nie rozmawiać, żeby potem przed walką to oni mają ważniejsze rzeczy do roboty, niż z kimś takim jak ja porozmawiać, a po walce to znowu jest bardzo dużo chętnych, więc to by było takie trochę niekoleżeńskie, takie trochę nawet wredne wcinać się między wódkę a zakąskę tylko dlatego, że miało się taką czarną opaskę, a większość dziennikarzy nie. Od razu powiem Wam tyle, że nakręciłem trochę fajnych materiałów, nawet trochę więcej, w związku z tym będę je sukcesywnie puszczał. Już w tej chwili albo macie na kanale materiał z konferencji prasowej Mameda Khalidova, albo też go wypuszczę za kilka godzin, będzie, tam on fajne rzeczy mówił, będzie też indywidualny wywiad z co najmniej jednym zawodnikiem i będzie później, jak tylko to przemielę, taki mój materiał właśnie od kulic, gdzie Wam pokażę, jak ci zawodnicy się przygotowywali przed walką, jak oni się skupiali, jak oni sobie siedzieli, rozmawiali ze sobą, no po prostu takie rzeczy, których normalnie nikt inny Wam nie pokaże, takie będą u mnie na kanale wideoprezentacje, bowiem ja nie jestem ekspertem od MMA, ba! Ja nawet nie jestem jakimś specjalnym wielkim fanem MMA, także no jestem amatorem, natomiast amatorem, który widzi, amatorem, który rozumie i amatorem, który ma szansę pokazać Wam rzeczy, których inni Wam nie pokażą, może dlatego, że jako super profesjonaliści bardziej się interesują tym, jak które kopnięcie weszło, a mnie na przykład bardziej interesowała atmosfera i czy na przykład zawodnicy, którzy na ringu za chwilę stoczą ze sobą pojedynek, w którym no teoretycznie któremuś z nich może stać się krzywda. Po 35. gali KSW przecież jeden zawodnik od razu został odwieziony do szpitala ze złamaną ręką. Czy oni są do siebie przyjaźnie nastawieni, czy nieprzyjaźnie, czy może ze sobą rozmawiają. To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście poopowiadam też trochę o kontrowersjach związanych z walką Mameda Khalidova, którego przeciwnik wyszedł do walki w nucie nieoficjalnego hymnu Al-Kaidy, co jest dla mnie w ogóle jakąś rzeczą niespotykaną. Nie, to nie jest kontrowersyjne. Kontrowersyjne to było to, co odstawili sędziowie po tej walce. Czyli tak wygląda na to, że dali zwycięstwo nie do końca temu, komu powinni dać. Tak przynajmniej sądzi większość, tak sądzi tłum. I chyba nawet jeden z szefów KSW, mówiąc takie słowa, które też będą w materiale, że on nie odpowiada za sędziów, bo sędziów zatrudnił, no i sorry Winnetu. Chyba też tak przyznał trochę racji, że to nie było okej. To była kontrowersja. Natomiast to, że pozwolili wchodzić kolesiowi w hymn, w nutę nieoficjalnego hymnu Al-Kaidy, to jest po prostu masakra. No powiem trochę o walce Pudzianowski versus Różal, która moim zdaniem była piękną walką, mimo tego, że skończyła się równie kontrowersyjnie, ale była piękna. Ale przede wszystkim chcę Wam trochę poopowiadać o tym, jak mimo tego, co wygląda tak z góry, że to tak biją się, takie brutalne i w ogóle i tak dalej, jak to jest miłe i sympatyczne. Wiecie, jak ci zawodnicy naprawdę odnoszą się do siebie z szacunkiem. Idzie tylko na pokaz w tym oktagonie, bo wiadomo, że ludzie lubią taką przyjaźń, że o, tutaj koledzy się zaraz pozabijają. Nie, to naprawdę, ci zawodnicy się z siebie szanują. Wiecie, ja trochę z różnymi sportowcami miałem do czynienia, między innymi z e-sportowcami i wiem, że to nie zawsze tak wygląda. I właśnie w tym e-sporcie bardzo często sobie skaczą do oczu i brzydkie rzeczy są, a tutaj ludzie, którzy za chwilę zrobią coś takiego, naprawdę duży szacunek. W ogóle tam są strasznie sympatyczni ludzie. I to zarówno od strony obsługi, jak i od strony tych zawodników, ochrona, no w ogóle naprawdę super. Jak się pochodzi po takich innych imprezach i to takich, co to, jakby to ładnie powiedzieć, imprezy bez tradycji, tak bym powiedział, no bo KSW 35. gala, przecież to już jest od bardzo, bardzo dawna.
i fajnie zorganizowane, i ochrona z szacunkiem do ludzi, ochrona z szacunkiem zarówno do odwiedzających, jak i do mediów, jak i do ekipy. Wszystko naprawdę super, naprawdę na poziomie, zero takiej spiny, my jesteśmy wielkie KSW i mamy cię w dupie, jak to czasem bywa nawet właśnie na takich imprezach, nazwijmy to, growych. Zawodnicy niesamowicie otwarci i niesamowicie na poziomie i niesamowicie profesjonalni. Dlaczego tak uważam? Jakby to ładnie powiedzieć. Człowiek, który przed chwilą stoczył bardzo brutalną walkę, po tej walce trafił do punktu medycznego, gdzie opatrywano go ponad pół godziny i potem wychodzi z taką wielką szyną, idzie udzielać wywiadu. Albo człowiek, który za chwilkę pojedzie na szycie, ponieważ tutaj jest cały porozcinany, ma czas udzielić wywiadu, przychodzi do dziennikarzy, fajnie rozmawia. W ogóle człowiek ze złamaną dłonią ma czas, ba, to jest profesjonalizm, bo ci ludzie, no wiecie, no jasne, że to jest trochę też takie wyrachowanie, bo to od tego, jaki będzie fame, za przeproszeniem, też zależy, no, po prostu, czy on będzie wystawiany, czy nie będzie wystawiany, ile zarobi i tak dalej, bo to przecież nie tylko umiejętności się liczą, ale również popularność, no nie oszukujmy się, w tych takich najważniejszych walkach to biorą udział, no, między innymi sławy, tak? Tam też trochę się mówiło o popku właśnie, na tej zasadzie, że jest popularny, to go pewnie ktoś tam weźmie, ale to również jest, ale to jest również takie miłe dla człowieka, bo wiecie, mnie tam na przykład nikt nie znał, w związku z tym oni nie wiedzieli, skąd ja jestem, po co ja jestem, no dobra, nie, nikt mnie nie znał, co na, kilku zawodników nie znało, ale niektórzy mnie nie znali, a wszyscy byli mili, profesjonalni i nawet na takiej zasadzie, że dobra, nie wiesz, nie jesteś ekspertem, nie ma problemu, porozmawiamy sobie, w takim razie tak luźno, a może ci trochę podpowiem, będzie fajnie, naprawdę super, to czasem tak jest, że zawodnicy w tych sportach takich, co to można szybko się wybić, na przykład w granie jakąś grę komputerową. Dwa lata temu smażył fryty w McDonaldzie, teraz jest wielkim mistrzem czegoś. Nie, ja z tobą nie porozmawiam, bo masz mniej niż 200 tysięcy subów. Mnie tak nigdy nie powiedział, ale widziałem, że są takie sytuacje, bo tam już jest wyrachowanie, a tutaj nie. I wiecie, człowiek tutaj jest ze zmrożoną raną, czy na tą całą klej, czy substancję, czy jakąś taką inną, żeby nie krwawił. Wiadomo, że go boli jak cholera. Nie, przyjdzie, ma czas. I jeszcze po wszystkim sobie chodzi, czy jeszcze ktoś inny nie ma ochoty z nim porozmawiać. Naprawdę fajnie, w ogóle. Tak, KSW mi się strasznie podobał, ludzie mi się strasznie podobali na tym KSW. Wydawać by się mogło, że skoro w oktagonie agresja, to ta agresja będzie się udzielać ludziom. Zwłaszcza, że tam można było chodzić po płycie. Oczywiście, jak ktoś miał odpowiedni bilet lub wejściówkę. Nie, tam nie było żadnej agresji. Trochę były takie przypadki takich, nazwijmy to, niewyrośniętych hejterów, ale takich dorosłych, tam 20, 30, 40-letnich, którzy jakieś tam brzydkie rzeczy wykrzykiwali w stronę zawodników. Natomiast ludzie do siebie bardzo mili i co fajniejsze, o, to wam opowiem taką historię, bo ona jest warta powiedzenia. Jak zaraz po undercard była prezentacja tych takich najsławniejszych zawodników i Podlas taki, aż mnie zmroziło, bo to był dorosły facet, i zaczął, podszedł pod samą tą, ten taki kwadrat, tą scenę, na której oni stali, i w stronę jednego zawodnika, który to słyszał, ewidentnie słyszał, zaczął wykrzykiwać rzeczy, po których, umiem to powiedzieć, nawet mnie szlak trafił i to trafił w sposób taki, że dało się to zauważyć. Sam pan krzykacz to zauważył. No zaczął krzyczeć do zawodnika, który za chwilę wejdzie do oktagonu i będzie walczył. I mówi, żebyś zdech ty kurwo, ty śmieciu ty, żebyś się nie obudził, żeby cię zabili w tym ringu. Ty takie rzeczy zaczął wykrzykiwać, nie? No masakra. I ja wiem, że ten zawodnik to słyszał. Ja jestem przekonany, że on tam ma to serdecznie w dupie, nie? Ale to jest masakra, no. Tam ten gnój na dole dostał pytanie, ty, misiu, tak wiecie, klep, 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 misiu, a jak on do ciebie zejdzie, to co mu powiesz? Wypierdolę. No i się później okazuje, że publiczność tam na dole też była fajna, no bo generalnie wszyscy razem powiedzieliśmy człowiekowi, wiesz co, to ty wypierdalaj. I wypierdolił. I to jest najfajniejsze, bo zawsze się jakiś jeden powaleniec trafi, grunt, że nie miał fejmu, w związku z tym nikt za nim nie poszedł. To też pokazuje, jakie jest środowisko, nie? Bo w niejednym środowisku taki hejder, co to pocisnął kolesiowi, jaki twardziel, nie? To by zdobył szacunek. A tam było takie środowisko, że
No, bardzo mi się to podobało. Naprawdę mili, sympatyczni ludzie. I to też widać było też, jak nie wolno po stereotypach patrzeć, tak? Tutaj wielki taki kol, taki nie taki. Normalnie można z nim porozmawiać, normalnie sympatycznie, kulturalny człowiek. Fajnie, naprawdę fajnie. Naprawdę mi się podobało. Naprawdę trochę odczarowują MMA jako sport, który jest jedną wielką taką brutalnością. Nie, tam jest naprawdę fajnie. Uważam, że tam jest przyjemnie. Nawet widziałem, że tam niektórzy rodzice przychodzili z dziećmi, chociaż takimi już większymi podrośniętymi. Okej, to jest okej. Rzeczywiście ten sport to jest taki bardzo brutalny. I to też widziałem, to mnie troszeczkę przerażało. Bo ja osobiście uważam, że przemoc dla zabawy... To nie, ja nie lubię przemocy dla zabawy. Uważam, że przemoc tak, jeżeli jest konieczna i koniecznie musi czemuś służyć. A służenie samej zabawie to może nie. No i widziałem właśnie drugą stronę. Widziałem, jak ci zawodnicy po walkach, oni oczywiście udzielali tam wywiadu wcześniej na scenie, starali się wyglądać jak najlepiej, a później do punktu medycznego. I wiecie, te punkty medyczne były dwa, bo obaj zawodnicy potrzebowali, żeby ich połatać. I ci tacy, którzy mniej oberwali, to potrzebowali tylko, żeby im jakieś rany tam zażelować, ewentualnie coś poszyć, ewentualnie jeden przeciwbólowy, drugi, trzeci. A ci tacy bardziej, no to wiecie, połamana ręka, jakieś pozrywane ścięgna, jeden zawodnik miał, kilku zawodników miało coś tam połamane, w tym jeden rękę, naprawdę takie przerażające. Nie było to nic fajnego, naprawdę, naprawdę, naprawdę przerażające. I tyle. Także widać, ile to kosztuje również zdrowia, tak? Że to nie jest tylko tak, że przygotowujemy się, to znaczy oni się przygotowują, że budowanie siły, budowanie męstwa, budowanie takiego stylu, tak? Budowanie skilla, a że później no, trochę poboli w ringu. No nie, ci ludzie sobie naprawdę robią krzywdę. Dla naszej rozrywki. Nie oszukujmy się i miejmy tego świadomość. No mnie na przykład trochę wzruszyło, jak Mamet powiedział, że ma tak rozwaloną stopę, że jak dobrze kopnie, to po prostu mu stopa wypada i dlatego on, no rzeczywiście to na pewno było w cudzysłowie, ale no i tak robi wrażenie, dlatego on miał te stopy takie porobione. Ale podobało mi się, że prawie wszyscy zawodnicy, których widziałem, byli naprawdę życzliwie do siebie nastawieni. Oni sobie razem oglądali mecze, wcześniejsze mecze za kulisami na takich monitorach. Mam to nagrane, to wam pokażę. I tutaj facet z facetem za chwilę będą się bić. Teraz siedzą koło siebie, żadnej agresji. Większość była niesamowicie skupiona. Różal nie był skupiony. Różal, nie chcę powiedzieć świrował, ale pokazywał, że facet ma kupę charyzmy i że jest taki niesamowicie zdystansowany do siebie. Taki, no, co chwila zmieniał mu się nastrój. Taki wyluzowany typ, naprawdę. Ale większość była bardzo skupionych. Oni się też rozgrzewali. Tam była taka salka treningowa, na której można było się rozgrzać przed samą walką. Tak bardzo się skupiali, sobie tam boksowali powietrze, trochę z trenerem i tak dalej. To też wszystko mam nagrane, też wam pokażę. Fajne to było. Naprawdę to pokazywało to. Mi się to skojarzyło z Korwinem przed wyjściem na debatę liderów parlamentarnych. Tak chodzili, tacy skupieni. Oczywiście Korwin nie mucił w powietrze, ale ten taki poziom skupienia takiego przed walką, naprawdę fajne. Naprawdę mi się to podobało. W ogóle całość mi się podobała. Chociaż oczywiście no, było masę kontrowersji, o których też muszę powiedzieć. Najważniejsze moim zdaniem były wokół walki Różal-Pudzian oraz walki Mameda. No to już wcześniej powiedziałem o tym, w tym czego rywal Mameda wchodził do oktagonu. To jest nieoficjalny hymn Al-Kaidy. I to jest po prostu jakaś masakra. Na początku mówiono, że to jest nieoficjalny hymn państwa islamskiego, ale to jest nieoficjalny hymn Al-Kaidy. I tutaj, nie wiem, dla innych to jest w tym momencie mniej złe. Moim zdaniem jest to wszystko jedno. Bo i to, to jest organizacja terrorystyczna i to chce śmierci nas. Bo jedno i drugie uważają, że nie jesteś muzułmaninem, zdychaj. Jest to bardzo niefajne, zwłaszcza, że... No i teraz jest pytanie, tak? Bo organizatorzy KSW no, mogli nie wiedzieć, o co w tej piosence chodzi. Chociaż powinni byli wiedzieć, i o tym powiem zaraz. Ale Aziz, bo to chodziło właśnie o Aziza, no do jasnej cholery chyba wiedział w rytm, czego wchodzi, tak? I teraz jest pytanie, co by się stało, gdyby była jakaś gala właśnie tego podobna, na przykład w Turcji,
i ktoś by wszedł no nie wiem, w nutkę piosenki, w której się mówi o tym, że chześcijaństwo mieczem ma coś tam, tak? Albo, że wszyscy muzułmanie coś tam, albo chociażby w imię Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Mario. No ludzie, tak nie wolno. To jest po prostu zwykła, jasna i chamska prowokacja. I mi się bardzo, ale to bardzo nie podoba, że to wyciekło i do tej pory nie zostało wyciągnięte żadne konsekwencje. Po walce pan Aziz był uprzejmy powiedzieć, że już nigdy więcej nie będzie walczył z Mohamedem. Moim zdaniem pan Aziz już nigdy więcej nie powinien walczyć z kimkolwiek, bo za taki afront, za takie po prostu danie takie mentalnie nam wszystkim Polakom po ryju, my wszyscy Polacy powinniśmy powiedzieć: panie Aziz, do widzenia, nie podoba się panu, nie podoba panu się tu, robi pan jakieś prowokacje, chce pan nas pozabijać, bo o tym za chwilkę wam przeczytam słowa tej piosenki, no to my pana tu nie chcemy. Osobiście uważam, że powinien w ogóle dostać zakaz wjazdu na teren Rzeczypospolitej. Są bardzo poważne rzeczy, no. To jest dokładnie tak, jakby jakiś Niemiec, który jest w tej chwili wszedł sobie na ring w hymn Eili Eilo Eila. No, albo jakiejś innej piosenki nazistowskiej. Al-Kaida to jest organizacja, która nas chce wszystkich wyrżnąć. I to, że Al-Kaida skupia się bardziej na Stanach Zjednoczonych, w zasadzie skupiała, to już jest taka bardzo rozwalona. A państwo islamskie no, skupia się bardziej na Europie i podrzuca nam tu bojowników, którzy potem robią zadymy, a w zasadzie dopiero zaczną robić te zadymy. To w niczym nie zmienia. I to jest islamska, religijna organizacja terrorystyczna. I tak po prostu nie wolno. I teraz uważam, że bardzo poważnie powinno sobie całe KSW, wszyscy organizatorzy, za to posypać głowę popiołem. Ponieważ oni powinni byli. I teraz powinni po prostu wiedzieć, o co tutaj chodzi. Powinni sobie zadać odrobinę trudu, żeby sprawdzić, jakie są słowa tej piosenki. Jakoś internauci bez problemu to od razu zrobili. I po prostu no, powinno wzbudzić ich zainteresowanie. Dobra, jest piosenka ze słowami, których nie rozumiemy. No przecież nie muszą znać. No to idźmy do kogoś, on nam to przetłumaczy. Oczywiście, że oni zapewne zaufali temu Azizowi, zaufali zawodnikowi. Niemniej jednak, no wyszło jak wyszło. A teraz chcę wam przeczytać tłumaczenie na język polski. To zamieścił pan Wojciech Szewko na Twitterze. Wiele innych ludzi też się do tego odnosiło, mówili, że to jest prawda. Tyle. Czytam wam o co czytam wam tekst. Walcz. Walcz, bo w tobie nasze zwycięstwo. Walcz w każdym kraju, gdzie są ślady niewiernych, czyli kafirów, czyli nas. Powstań, przecież w tobie nasza nadzieja. Powstań i zasyp deszczem plemię Syjonu. Chyba nam się to nie podoba, prawda? I to, że te plemię Syjonu, no to niby, że chodzi o Żydów i tak dalej, i tak dalej. No, przypominam, że to tam wcześniej było kafirów, a kafir to jest każdy, kto nie jest muzułmaninem. No, ludzie, tak po prostu nie można. Dobra, tyle. Druga rzecz kontrowersyjna w tej samej walce, no to oczywiście to, że wygrał Mamed, a wielu ludziom się wydawało, że nie powinien. I teraz tak. Ja nie będę komentował decyzji sędziów, bo jestem zbyt słaby, żeby to robić. Nie znam się. Niemniej jednak większość ludzi stwierdziła, że rzeczywiście Mamed powinien był to przegrać, że Aziz był lepszy. Skoro tak, zakładam, że tak. Zwłaszcza, że mam na wywiadzie nagrane z kamerze, że de facto sam jeden z organizatorów coś tam tak bardzo ogólnie, ale jednak mówi właśnie w tą stronę, że no wiecie, sędziowie są zatrudnieni i tak dalej, na każdych zawodach jest tych szczepanów. To bardzo wyraźnie nie sugeruje, o co chodzi. I teraz tak, niemniej jednak, warto powiedzieć, że tutaj Mamed jest ostatnio bardzo kontrowersyjny, ale tak prześledźmy od początku. Zanim Mamed zrobił się kontrowersyjny, albo zanim się pojawiły kontrowersje wobec Mameda, to jednak był bardzo lubiany. On ma prawie 1 000 000 lajków na Facebooku, to się nie wzięło znikąd. To się wzięło z tego, że my jako Polacy byliśmy dumni, że mamy swojego Czeczena.
Mówiąc krótko, że Mamet przyjechał tutaj, że czuł się Polakiem, że walczył w naszych barwach. Byliśmy zadowoleni, że on nas reprezentuje. Bodajże 10 lat nas reprezentował. Był wielki hype. Potem oczywiście z racji tego, że Mamet jest muzułmaninem, już się zaczęli ludzie od niego odwracać, ponieważ pojawił się bardzo silny muzułmański terroryzm, który... Znaczy inaczej, ten muzułmański terroryzm to był od bardzo dawna, ale myśmy go odczuli, tak? Były te zamachy, były groźby, że wśród uchodźców są terroryści. Myśmy sobie uświadomili, że istnieją bardzo wyrachowani muzułmanie, którzy chcą żyć na naszych zasiłkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I prawie zawsze w takich sytuacjach ktoś obrywa rykoszetem. Ja wiele razy mówiłem o naszych polskich Tatarach, którzy są muzułmanami, jednocześnie Polakami kochającymi Rzeczpospolitą, nigdy jej nie zdradzącymi. I właśnie mówiłem, że to wszystko nie wolno jednego wora. Mamet siłą rzeczy oberwał rykoszetem. Potem zrobił kilka głupich ruchów PR-owych. Między innymi zaraz po którymś zamachu terrorystycznym pozował z bronią. I teraz tak. Jasne, że można go bronić na zasadzie takiej, a jak chrześcijanin później pozował bronią, to było dobrze. No właśnie tak, było dobrze, bo to chrześcijanie zostali zaatakowani i to chrześcijanie potem mówili, nie boimy się. Ale wtedy jak muzułmanin stanął z bronią, to ludzie myśleli tak, aha, chce nas jeszcze dobić, tak? Oczywiście tam brakowało polskiej flagi. Gdyby Mamet po tym wszystkim stanął z bronią, zrobił sobie zdjęcie na tle polskiej flagi, jeszcze z Polską, w jednym ręku giwerę, w drugim ręku polska flaga i podpis był w stylu Polsko, jestem z wami, Polsko, nie damy się, zupełnie inaczej. Możliwe, że Mamet został źle zrozumiany. Możliwe, że on chciał podkreślić to tak, że się nie damy my, no ale tam zabrakło tych kilku elementów, no i już się zapojawiły hejty na Mameta. Oczywiście tam też on zdaje się jest za przyjmowanie tych imigrantów, z czym się ja z nim kompletnie nie zgadzam, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, warto podkreślić, że facet przez 10 lat mówi się, że dobrze walczył. Tą walkę mówi się, że spieprzył. Okej. Okay. Czy to, że facet 10 lat dobrze walczył i schrzanił jedną walkę, czy znaczy, że mamy go zapamiętać z tej jednej walki, którą schrzanił, czy może z tych 10 lat dobrych walk? Teraz tak, były na niego gwizdy za decyzję sędziego. No to nie jest okej. Bo okej, ta decyzja była na jego korzyść i była nie okej. Ale to nie on podjął tą decyzję. To jest, no po prostu nie. To sędziowie zrobili i sędziowie skrzywdzili tego Aziza w świetle tego, że tam wychodził w rytmie nieoficjalnego hymnu Al-Kaidy. Już chyba mniej nam go szkoda, prawda? No, zrobili to na korzyść Mameda. Czy to jest wina Mameda? Nie, to nie jest wina Mameda. On się początkowo chciał ładnie zachować, chciał oddać ten pas, potem się chyba rozmyślił, powiedział już chyba, że jeszcze to obejrzy, ale fakt jest faktem, że jakby to oddał, to miałby strasznie przesrane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wyszło jak wyszło, tak? I jeden pan był zadowolony i drugi pan był zadowolony. Czy takie buczenie jest okej? Moim zdaniem takie buczenie jest bardzo nie okej. Moim zdaniem powinniśmy to wszystko, no po prostu przemyśleć, tak? Jeszcze tam Mamet później udzielił wywiadu, dzisiaj będzie, gdzie powiedział wyraźnie, że on od dawna ma problemy osobiste. Tam na zapleczu była jego żona. Rzeczywiście wyglądała na taką bardzo silnie wspierającą męża. Też dementuje, że on ją źle traktuje. Okej, była w tym całym tym takim tutaj zakrywającym włosy. Ale to wygląda na silną kobietę, która w dodatku ma duży wpływ na męża. O tak wam powiem. To też tyle. I tyle mojego w temacie, bo nie będę tutaj w życie prywatne Mameda wchodził. Powiem, co widziałem. Tyle widziałem. Co tam jeszcze warto powiedzieć? No i on powiedział, że na co najmniej rok z MMA kończy. Tam to dziennikarze branżowi tego MMA powiedzieli, że Mamet kończy i tak dalej, tak dalej. Nie, on powiedział, że potrzebuje co najmniej roku przerwy, bo ma jakieś problemy osobiste, z którymi musi sobie poradzić. Co to znaczy? Co to jest? Nie wiadomo. Facet nie powiedział. Skoro nie powiedział, to nie nasza sprawa. Zawodnicy też mają swoje życie. Natomiast jest to przykre, tak? Każdy ma jakieś problemy osobiste i każdemu wtedy trzeba współczuć i życzyć mu, żeby sobie te problemy osobiste poukładał. Bo jak człowiek ma problemy osobiste,
to zwykle to się wiąże z tragedią jakiegoś innego człowieka. Czasem dziecka, czasem żony, czasem matki, czasem brata, a czasem po prostu potrzebuje chwilę się wyciszyć i wrócić do tego, co najważniejsze w życiu, odnaleźć sobie taką drogę, tak? A może Mamet widzi po prostu jako muzułmanin, co się dzieje w Europie i musi się zastanowić, czy przede wszystkim chce być Polakiem, czy przede wszystkim chce być muzułmaninem, bo może widzi, że coraz częściej jest coraz trudniej to połączyć, tak? Zobaczymy. Naprawdę zobaczymy. Teraz tak. Walka Pudzian versus Różal. Od razu powiem tyle, że dla mnie to była piękna walka. To był piękny pokaz przyjacielskiej rywalizacji. Naprawdę. I tam oczywiście obaj panowie podkreślali przed walką, że są kumplami, że później pójdą na wódę i tak dalej. Z moich informacji wynika, że nie poszli. Że jeden udzielał wywiadów, a drugi... No nieważne. Ale nieważne, no to też było profesjonalne, że Różal znalazł czas, między innymi dla mnie fajnie, też będziecie mieli fajny materiał, zobaczycie, w krzesło was wciśnie, co Różal nie zaczął opowiadać. Niesamowity człowiek. Ja osobiście powiem, że Różala darzę sympatią, Pudzianowskiego też darzę sympatią, dlatego było dla mnie, zresztą, że Pudziana to wiecie, że Różala to dowiedzieliście się teraz. Mi się to podobało, że ci panowie, mówię, kilka razy na ringu przybili sobie pionę, że pokazali, że się szanują. Strasznie podobało mi się, że no nie było tam tej brudności, tak? Tam co prawda Różal chyba przykopał Pudzianowi w jaja, ale no nawet na pewno mam to na filmie, ale jakby to powiedzieć, no na pewno niechcący, tak? A Pudzian też nie zrobił z tego jakiegoś wielkiego holu, o kurde, w jaja mi przykopałeś, poddaj się. Nie, no, tak na spokojnie. Tam nie było agresji, tam była przyjaźń, po prostu przyjaźń i walka. Oczywiście, która musiała być rozstrzygnięta. I tutaj jest to, co mi się nie podoba. Przy czym niektórzy tam... Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się, że nie wiadomo, czy Pudzian odklepał, czy nie odklepał. I teraz tak, jedni hejtują Pudziano, a drudzy hejtują Różala, a moim zdaniem w ogóle się nie powinno hejtować. I to nie dlatego, dobra, nie będę zdradzał, no ale wywiad z Różalem będzie zajebisty. Tylko dlatego, że to nie ich wina. Jeśli są kontrowersje, czy Pudzian odklepał, czy Pudzian nie odklepał, i tych kontrowersji nie można rozwiązać, mimo tego, że na sali jest 3 sędziów i chyba z 50 kamer, i nie wiadomo, czy odklepał, czy nie odklepał. Chyba odklepał, może odklepał. Pewnie na pewno odklepał, ale czy odklepał, nie wiadomo. To czy to jest profesjonalne? Moim zdaniem nie. I to jest to clue, bo wiecie, mam takie wrażenie, że gdyby wygrał Różal, ale po takiej walce bez kontrowersji, że po prostu wpieprzył temu Pudzianowi ile się tylko dało, wygrał, byłoby fajnie. Wszyscy byliby zadowoleni. Gdyby wygrał Pudzian, też wszyscy byliby zadowoleni. Gdyby ktokolwiek z nich wygrał bez kontrowersji, a tutaj właśnie takie są te kontrowersje takie, bo to, no i wiecie, ja jestem laikiem, ale jak na mój gust, no widziałem, chociażby dlatego, że widziałem jednego i drugiego po walce, no i Różal wyglądał na zdecydowanie takiego, który dostał większy oklep, jak to się ładniej mówi, z punktu widzenia laika, jakim jestem, bo jestem grzeczny, miły i sympatyczny, to wynika tak trochę, że Pudzian nieźle Różalem zamiatał i później nagle Różalowi wyszło dobre duszenie, okej, wygrał. Oczywiście to jest sprawiedliwe, bo jeśli wyszło mu dobre duszenie, no to gdyby to była taka normalna walka, to by po prostu Pudziana udusił, tak? Więc to jest okej. Natomiast no także tak trochę fartem, a trochę jedną dobrą akcją, no udało się facetowi. Czyli też takie ludzie mieli takie, z jednym mieli takie poczucie, że Różal wygrał fartem, drudzy mieli takie poczucie, że Pudzian próbuje coś tam pokombinować. Niefajne, no po prostu niefajne, ale jeszcze raz podkreślam, nie z winy tych panów. Bo teraz każdy z was pewnie sobie uważa, że Pudzian odklepał albo nie odklepał i znowu się dzielimy. Tak nie powinno być. To jest jak z tą cholerną brzozą smoleńską. Odklepał albo nie odklepał, nie powinno tego być. Powinno być jasne, zawsze pokazane. Proszę bardzo, zbliżenie tutaj klep, znaczy odklepał. Zbliżenie... Znaczy nie odklepał. Proste, tak? Oczywiście to mówię w wielkim uproszczeniu, bo tam jest kontrowersja taka, czy odklepał, czy bił. No, może lepiej tak pokażę, to będzie bardziej. No jest różnica, tak? I tylko tyle. I to aż tyle. Niemniej jednak bardzo mi się podobało. Niedługo będzie... No tyle. Chyba tylko tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
Jutro na pewno wstawię jeszcze jeden film z MMA, dzisiaj trochę też. Pozdrawiam bardzo serdecznie, pozdrawiam serdecznie wszystkich, których tam spotkałem. W ogóle się tam spotkałem z niesamowitą serdecznością. Sam fakt, że zostałem tam wpuszczony, tak? Bo to było trochę tak, że, no opowiadam wam trochę kuchni. Że taki pomysł, żebym ja pojechał na te MMA, to się pojawiło już długo po skończeniu akredytacji, ale dzięki uprzejmości jednego z pracowników dość wysoko postawionych KSW, który prywatnie ogląda czasem trochę chyba moich vlogów, powiedział, dobra, nie daję, ale tobie dam. I nie dam ci akredytacji prasowej, dam ci All Access. To będziesz mógł to wszystko, to dziennikarze, plus to i to. I nakręcisz lepszy materiał. Super, nie? Później przychodzę, oczywiście, jak to pierwszy raz na takiej gali, nie wiem, którędy wejść. Okazuje się, podchodzę do jednych ochroniarzy, pytam się, gdzie to drugi, trzeci. W końcu jeden z nich mówi, ty zostaw, ty, ja go znam, chodź tu, wiecie. Pokazał mi dokładnie, na słowo mnie wpuścił, pokazał mi jak dojść. Wszyscy strasznie sympatyczni. Sama obsługa, w samej obsłudze KSW był operator, który również kręci dla Pyty z Jaokiem. Serdecznie pozdrawiam zarówno ciebie, jak i Jaoka. Nie będę mówił twojego imienia, żeby tam potem nie było, bo cholera wie. W każdym razie prosiłeś, żeby cię pozdrowić. Bardzo serdecznie ciebie pozdrawiam i pozdrawiam też całą ekipę Pyty i Jaoka. Mam nadzieję, że jak następnym razem się spotkamy na ulicy i będę u was występował, to puścicie naszą wypowiedź do samego końca, żeby było widać, że was przegadałem, prawda, Kozuniu? Znaczy Kozo, chciałem powiedzieć. To widać całą, do czego piję, to możecie sobie zobaczyć, jak jest taki mój film Spacer po kolejce z IEM-u w 360 stopniach. Tam między innymi spotkałem Kozę, żeśmy sobie 2-3 minuty rozmawiali, i on próbował mnie cisnąć, wyszło tak, że ja cisnąłem jego, a później już tego był tylko sam początek, jak mi zrobił puncha, a jak mu zrobiłem jeszcze lepszą ripostę, to już ta riposta się niestety nie pojawiła, ale w ogóle bardzo sympatycznie, bardzo sympatyczni zawodnicy, bardzo sympatyczna obsługa, tacy ludzie z sercem, naprawdę fajnie, naprawdę mi się podobało. Tak jak taki tego typu sport jakoś nie był tym, czym co mnie wcześniej interesowało, tak teraz zaczynam uważać, że jest to coś, na co bardziej warto zwrócić uwagę niż jeszcze chwilę wcześniej, tak z mojego prywatnego punktu widzenia. Niemniej jednak, ja zawsze uważałem, że sport najlepiej uprawiać nie na kanapie, tylko na sali gimnastycznej i tym optymistycznym akcentem. Idzie lipiec, w lipcu biorę wolne, to może sobie coś tam potrenuję. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa!